Moje uszanowanie państwu, nie bez powodu założyłem tę koszulkę z generałem Andersem, którą otrzymałem kiedyś od Fundacji Niepodległości. Dowiedziałem się, że córka generała Anna Maria Anders kandyduje w wyborach do Senatu. No i chciałem ją poprzeć po prostu. Chyba mam taką możliwość i takie prawo. Gorąco popieram Annę Marię Anders w jej staraniach o miejsce w polskim Senacie. Znałem zresztą jej mamę, panią generałową, artystkę kabaretową, można powiedzieć, w Teatrzyku Hemara występowała i w Teatrzyku Frontowym wcześniej drugiego korpusu. Renata Bogdańska, wspaniała pani, no niezwykła zupełnie osoba i występowałem z nią już w 90-tych latach sporo, więc naprawdę mam jak najlepsze wspomnienia. Dlatego mam powody osobiste, żeby państwa prosić, tych, którzy głosują w okręgu Warszawa, żebyście oddali głosy na Annę Marię Anders. To tyle mojej rekomendacji wyborczej. A teraz wracajmy do naszych baranów, jak się kiedyś mówiło, czyli do byłego prezydenta Komorowskiego. Przyznaję, że nie doceniałem jego możliwości. Choć się starałem bardzo, przez 5 lat kolekcjonowałem jego zaskakujące numery, także pod koniec kadencji miałem już całkiem niezły monolog, radośnie przyjmowany przez kabaretową publiczność. Gafy, bzdury, jakieś brednie w wykonaniu Bredzisława, jak go złośliwcy przezywali, były łatwym pretekstem dla satyrycznej obróbki. Jednak pożegnalnym numerem przebił chyba wszystkie swoje dotychczasowe osiągnięcia, ponieważ ogołocił Pałac Prezydencki na potrzeby Instytutu swojego imienia. To zdumiewająca sprawa, żeby tyle rzeczy, setki przedmiotów wynieść z pałacu, proszę państwa, na swój użytek prywatny. Znany w świecie jest to obyczaj, że byli prezydenci fundują jakieś właśnie ośrodki naukowe, instytuty, biblioteki dla społeczeństwa na odchodnym, prawda, ale to jest ich dar dla społeczeństwa. Na przykład biblioteka prezydenta Reagana w Kalifornii, a nie odwrotnie. Komorowski wymyślił sobie odwrotnie, że on sobie urządzi elegancką siedzibę za społeczne, czyli nasze pieniądze, proszę państwa. W tym celu ma dostać pałac pod blachą. O wyposażenie wnętrz właśnie sam zadbał, zabierając z poprzedniego miejsca pracy setki przedmiotów. Proszę państwa, przyzwyczaił się po prostu. No do obrazu to mogę zrozumieć, bo to estetyczne upodobanie. Przyzwyczaił się do obrazu. Bydło na pastwisku to taka metafora jego elektoratu, prawda? Ale tych innych wszystkich przedmiotów mógł jednak je zabierać. Przecież parę osób opuszczało już niejedną pracę. Mamy doświadczenia. Odchodzą ludzie z pracy. Czy to znaczy, że mogą ze sobą zabierać, co im wpadnie pod rękę? Przedmioty, biurka, szafki? Nie wiem, co on tam zabrał jeszcze. Kosze do śmieci? No przecież to jest jakaś bzdura. Dlaczego on to zabrał? Kto mu na to pozwolił? Jaka jest ustawa, która pozwala prezydentowi ogołocić Pałac Prezydencki? Te meble, te przedmioty należą się następnemu prezydentowi, bo one nie przynależą personalnie do kogoś, tylko do instytucji, panie Komorowski. Proszę to oddać natychmiast, co pan zabrał. No, przepraszam, się denerwuję, bo to jest taka bezczelność w tych ludziach. Tak się trudno rozstać, sobie śpiewał widocznie. Była taka piosenka, Irena Santor śpiewała w chłopięcych latach pana prezydenta. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No najtrudniej pewnie rozstać mu się było z niszczarką. Niszczarka, taki przedmiot, no to jakoś racjonalnie można wytłumaczyć, bo widocznie przez 5 lat nie zdołano zniszczyć wszystkich trefnych papierów, prawda, akt WSI, SB i UB. I teraz ten instytut będzie miał niszczarkę, to będzie dalej mógł kontynuować pracę w niszczeniu dokumentów różnych. No, nie ma co się żołądkować. Mówię to już na wszelki wypadek do moich tutaj polemistów w internecie, że ja takie rzeczy wygaduję, bo oni mówią, co pan mówi? Tego nie było w telewizorach, o czym pan mówi w ogóle? No właśnie, nie było. No, telewizory są prowadzone przez resortowe dzieci, przecież nie będą obnażać całego nieszczęścia związanego z resortowym prezydentem byłym. A prezydent no jakoś sobie daje radę, zaczyna zarabiać już, proszę państwa, instytut jego imienia, łącznie z Instytutem Lecha Wałęsy, urządziły chałturową wycieczkę do Chicago, gdzie reklamowali cinkciarza, także dają sobie chłopaki radę, z cinkciarzami nie zginą.
parę złotych zarobię, więc nie jest tak, że kompletna bieda go spotka, tego Komorowskiego. Proszę Państwa, no trochę się pośmiać można z tego wszystkiego, z tej reklamy, prawda, cinkciarza, z tego bóla, którego tam reklamował, no i z tej całej, z tego zwyczaju w ogóle, z tych obyczajów, z tej mentalności, z tej tandety, jaką przedstawia sobą ta osoba, Szmiry, prawda. To wszystko jest dosyć okropne. Pośmiać się można, bo to są rzeczy do śmiechu, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że przede wszystkim to jest wstyd, panowie i panie i panowie Polacy. To jest wstyd, że mieliśmy takiego prezydenta przez 5 lat i jego kolesie dalej teraz się pchają do kolejnej władzy w parlamencie. To towarzystwo to jest wstyd po prostu. Dziękuję.